Cześć z tej strony Psychotech Coach i w dzisiejszym odcinku, już 12 serii tworzymy bloga Django. Nauczymy się jak rozszerzać szablony HTML. Dlaczego rozszerzać szablony HTML? Teraz w projekcie mamy kilka tych plików HTML. Są trzy szablony, z tego co ja widzę. No tak, trzy stworzyliśmy do tej pory. Wyobraź sobie, że za każdym razem musimy pisać wielki szablon HTML. Istnieje rozwiązanie. Możemy pewne części tego kodu po prostu powielać. Zamknąć w jednym pliku HTML i potem dodawać pewne części, które się nie powtarzają. I zaraz pokażę, jak to zrobić. Co znajduje się w takim szablonie HTML? Mamy znacznik head, potem mamy znacznik body, ewentualnie jeszcze jakaś stopka, czyli footer. I wyobraź sobie, że w naszej aplikacji internetowej zamarzy nam się zmienić tą opcję head. I opcja head. Jest na każdej podstronie naszej aplikacji internetowej, i wtedy musielibyśmy w każdym szablonie HTML, który istnieje w projekcie, zmieniać ten head. To jest bardzo dużo pracy i nie jest to dobry sposób, żeby zorganizować sobie tutaj pracę w naszym projekcie. Rozwiązaniem jest tworzenie głównego takiego pliku HTML, który właśnie będzie zawierał ten head i części powtarzające się, na przykład jeszcze stopkę. Dlatego co ja teraz zrobię to może pozwijam sobie te foldery, żebyście wiedzieli gdzie ja będę tworzył pliki do mojej tej głównej aplikacji. Tam mamy katalog templates, to są globalne e, template'y, te nasze szablony HTML. Kliknę prawym przyciskiem myszy na template, utworzę nowy plik. I ten plik nazwę baza HTML. To jest ten plik bazowy HTML, który będziemy rozszerzać o inne szablony HTML. Teraz stworzymy plik HTML, który będzie się pojawiał praktycznie na każdej stronie naszej aplikacji. Przejdźmy do szablonu wpisy, podkreślnik List HTML. I co będzie się znajdowało w pliku Baza HTML? No na każdej stronie naszej aplikacji internetowej na pewno będzie się znajdowała ta część, więc tą część skopiuję do tego pliku Baza HTML. Sprawdźmy jeszcze. No tutaj. Ta część akurat będzie przeznaczona dla tego konkretnego wpisu, więc to nas nie dotyczy, ale końcówka jeszcze należy do tego głównego pliku baza HTML, więc skopiuję te dwa znaczniki. No dobrze, czyli to jest nasz główny plik HTML, który praktycznie wszędzie będzie się pojawiał. Zostawmy go w tej postaci na razie. Treść, która będzie wykorzystywana w każdym indywidualnym template'cie, w każdym indywidualnym szablonie HTML, będzie właśnie pojawiała się właśnie w tym miejscu. Dodam jeszcze tutaj coś takiego jak div, class, i tu jest coś takiego jak wrapper. skorzystamy teraz też z naszych template tags, które poznaliśmy już. Jak to się robiło? Jeżeli chcieliśmy użyć template tags, to napiszemy coś takiego: blok, może content, ok. Potem zakończymy ten blok, czyli damy end block. Proste? Hmm. A jak przejdziemy sobie do naszego indywidualnego template'u, na przykład do tych wpisów, to musimy się pozbyć części kodu, który jest zawarty, ponieważ on już jest zawarty w tym naszym pliku bazowym, nie? A dlatego wywalamy tą część. Bam. Potrzebujemy tylko tutaj kodu, który jest unikalny dla tego template'u, nie? Co musimy zrobić, to tylko powiedzieć naszemu plikowi, żeby był rozszerzeniem tego naszego pliku bazowego. Więc znów użyjemy template tags i napiszemy coś takiego jak extends po tłumacząc na polski extends znaczy rozszerz no i tutaj mam co baza.html więc rozszerzamy tą naszą bazę o dodatkowy kod który jest zawarty już w naszym unikalnym pliku html czyli tutaj akurat dla w, 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 akurat wpisy podkreśnik list.html ale wróćmy do baza.html i zobaczcie, mamy tutaj ten blok, blok content, jeszcze muszę go poprawić, widzę. I między tym będzie wstawiana unikalna treść, na przykład, właśnie z tego pliku. Więc musimy powiedzieć naszej bazie, że wstawiamy konkretną treść. Jaką? No właśnie tutaj trzeba to napisać i znów użyć template tags. Tity. Tity. O, pyk. Czyli tak, blok content. No i co zrobić? Zamknąć ten blok, czyli tutaj dodać znowu tyty, czy, czy i end blok. Dobrze napisałem? Dobrze. Pamiętajmy jeszcze, żeby to wszystko ładnie wyrównać. Nie? Bo może nam się tutaj to skiepścić. I teraz co? Przejdziemy do moich wpisów. Swoją drogą to żółte tło jest bardzo brzydkie. Hm, ale zmienimy je, spokojnie. Co się stało? Zobaczcie, że wszystko działa poprawnie. Wszystko działa tak jak należy. Zmieniliśmy sporo w tych plikach HTML, ale nadal nasz blog działa. Czyli podsumujmy ten odcinek. Co zrobiliśmy? To utworzyliśmy plik baza HTML, i to jest treść, która będzie się powtarzała praktycznie na każdej stronie naszej. To jest powtarzalna treść. Ale ten plik możemy rozszerzać o unikalny kontent, content, który jest zawarty między. Tymi template tags, czyli block content oraz end block. Co chcemy tutaj wstawić? To wstawiamy właśnie unikalną treść z innych plików HTML. Na przykład z tego pliku wpisy list.html, i co jest wstawiane w to miejsce. Jest wstawiana ta treść, o ta, 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 tutaj lista wpisów na blog, ale żeby to zrobić musimy właśnie umieścić to między słowami kluczowymi blog, content oraz end blog, a także na, góry, na górze danego pliku, o których chcemy rozszerzyć bazę, musimy dać takie słowa kluczowe, czyli extends oraz nazwa pliku w apostrofach tego głównego pliku bazowego. To tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję, mówił PsychoTech Coach. Nie zapomnij o subskrypcji kanału i wciśnięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Cześć!